Siema. Druga runda Grand Prix Polski. Piła. Godzina wcześnie ranna. Zawodnicy się rozkładają. Co widać? Wita Was naczelny redaktor polskiej ćwiartki. Ale nie tej, tylko tamtej. You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need. What I want, what I see, I could be anything. I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in and out again and again. I don't doubt, I sit in, I plan and I found out that I can execute. If I'm driven, if I listen, if I learn all the wisdom, read some books, something written. Watch the best, teach a system I invest. Never hidden, I ain't scared. Ain't no chicken, I take dares. I'll be winning, you get back what you're giving. Find the reason that you're living, what you're good at, all your gifts and what you love. Take a risk and find out what you've been missing, yeah. You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Wojtek teraz się pojawił ze swoim 11, chyba Chevroletem. I teraz mamy tutaj nowego kolegę, który pojawił się również nowym sprzętem. I co my tu mamy? Tu mamy New World Block, silnik 9.4 litra, 5.7.2, 1100 koni wolnostek na gaśnikach dominatora Holeya. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. I jak to się mówi, to będzie twój pierwszy raz. Tak, to będzie mój pierwszy raz. Jakieś obawy, emocje, coś? No sporo obaw. Ja myślę, że jak na pierwszy raz, to na pewno będę sobie tak raczej chciał wyczuć samochód, niż tutaj się ścigać jakoś specjalnie. No i zobaczymy, jak to będzie. Tak naprawdę też nie znam w ogóle samochodu. Teoretycznie jest przygotowany jeszcze w Szwecji, ale jak tam go trochę jeszcze dopieściłem, ale zobaczymy. No tak naprawdę on jeszcze nie jeździł w ogóle, więc w Polsce. Więc wokół Komina też nie? Wokół Komina też nie, bo nie ma gdzie za bardzo. Okej. To jest dopiero pierwszy raz. No to powodzenia. Dzięki bardzo.
9, nie? 9,3. 9,3. No. Będzie lepiej? Tak, mamy nadzieję. Dobrze. Obserwować. Obserwować. Będę. I śledzić. I jak? Rewelacja chyba, nie? Jak na debiut? No, dla mnie szacun, brawo. Pierwszy przejazd naprawdę prosto, godnie. 9 tam, ile było? 9,7. No. Tak na pół gazie, bo się bałem. Znaczy chyba było, że odpuściłeś chwilę i potem tak... Tak, tak. Bo nie wiedziałem, że właśnie nie chciałem, żeby mnie tam gdzieś, wiesz, po bokach zaczęło turlać. Ale no jestem... Ręce się trzęsą? Tak. Pot się lał. To dobrze, tak ma być. Sól w oczach, że tak powiem. Adrenalina jest. Adrenalina, tak, tak. Ale na spokojnie. Także jeszcze jeden przejazd, dwa zrobię i myślę dzisiaj, żeby się wprawić. Muszę poznać maszynę tak naprawdę, nie? Będziesz tu witał częściej? Znaczy... Na zawody? Myślę, że tak. No to dobrze. Jadę po szaki, to jak najbardziej. Nie, czadowo, naprawdę. Super. Bartek pojechał rekord personalny, pierwszą dziewiątkę, a Santa pod tego nie zrobił. Nie będę zdradzał dlaczego. On sam powie dlaczego, pewnie w materiale, bo jesteśmy już umówieni na nagrywki. Ale idę mu pogratulować. Brawo! Ja cię kręcę! Pierwszy przejazd, nie? Nagrałem, zanim tu przyszedłem, nagrałem, ale nie powiedziałem, czemu nie pojechałeś na Santa Pod. I uznajmy to, że ten temat wyczerpiemy, jak do ciebie przyjadę. Ale jest 9,7, tak? Pierwszy przejazd, nie? No. Ale auto działa. Myślę, że jest jeszcze coś do ugrania, bo tak o... Nie dość, że przed metą odcinka i to tak jest 30 metrów. No, Daniel był dobre dwie długości auta przede mną i kawałek, no to z 30 metrów. Coś tam jeszcze jest do poprawy. No, ale i w końcu, no i dwójkę jak wpiłem, to mi poczułem jak go pociągło jeszcze, nie? Bartuś, pochwaliłeś się? No! Także będziemy szlifować dalej. Dobrze. Ale już jest pierwszy koty za płoty. Będziemy, ciekawe czyimi rękoma, nie? No tam chyba musimy w drugą stronę przeklikać! Tak, to jest jego ta przyczyna do tego 9,7, tak, to on. Oj, Bartuś. A na Santa Pod to też jego wina? Nie, do tej pory była moja wina. Moje niedopatrzenie. Tylko, że też takie, tak jak mówiłem chłopaku, nie? Miałem dziwne wrażenie, bo zobacz ile ja 3 lata jeździłem na semislikach, nie? Ja przełożyłem na te 24,5 sliki i dla mnie to już był przełom, że wiesz, i tak mnie wciskał w fotel od tego, od miejsca nie on się ślizgał na pierwszym, drugim biegu, nie? Tylko, że później tak trochę gdybałem, mówię, coś mu jeszcze brakuje, nie? Coś nie tak jedzie. Ale teraz to jest git. Super. Trzeci diesel w Polsce. Bez kategorii. Trzeci w Polsce, czteronapędowy, ty jesteś? To, nie, czteronapędowy jesteś drugi. Tak. Ale bez podziału to jesteś trzeci. Tylko, że na pożyczonych oponach się nie liczy. No właśnie, to trzeba skorygować. I po rekordzie! Po rekordzie, przykro mi no. Kończymy cięcie! Sześć, brawo! Było słychać jak wjeżdża na odcince czwartego biegu najże. Let's go! Your mind, do you got anything, everything, not a thing. Make my thoughts
work for me. Manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything. I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in and out again and again. I don't doubt, I sit in a plan and I found out that I can execute. If I'm driven, if I listen, if I learn all the wisdom, read some books, something written, watch the best. Teach a system, I invest. Never hidden, I ain't scared. Ain't no chicken, I take dance. I'll be winning, you get back what you're giving. Find the reason that you're living, what you're good at. No, co zrobiłeś? Nie, nie stoi, ukręciłem. Co ukręciłeś? Wał. O, ja się bałem, że to w silniku. Nie, wał, wał ukręcony. Santa piła. Santa piła i już drugi napęd dziś ubiła. O. Danielowi też. Jest dobrze, wiesz, teraz się można spompować fajnie, żeby wystartować. No, pompowałeś się grubo, jeszcze żabeczka. Wiesz, półośki już są teraz okej. Okay. Półośki, nie, no to coś słabszego. Tak jak rozmawialiśmy w materiale, że ciekawe co teraz. No wow. I masz. No i co teraz? No czekamy, zobaczymy, jest rzucone hasło. Mhm. Czekamy, może ktoś przywiezie jakiś wał. Aha. To 10 minut i zmienione. Dobrze. I może finały jeszcze pojedziemy. No to mam nadzieję, że tak będzie. No, to powiedz no. Powiedz, co się wydarzyło, no. No powiedz. Pojechał. Pojechał. No, jeszcze bardziej poprawiłeś rekord. No jeden przejazd 9,7. 9? A drugi 9,6,5. I co, fajrant na dzisiaj? No nie, no założyłem większe koła, co? Dopóki coś nie wyleci bokiem, to jeździmy dalej, nie? Dobrze. Jeździsz obserwować? Tak jest. Może będzie lepiej. Ale pierwsza czekaj, bo nie doczytałem małym dryskiem. Pożyczyłem koła. Trzeba je teraz wyczyścić. No i tu się zaczynają schody. Coal in the furnace, this is your goal that makes it all worth it. This is your world that gives you your purpose. Your eyes deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your world that gives you your purpose. Jesteśmy po kwalifikacjach. Wywiało zawodników. Niestety awarie sprzętów. Andrzej Mercedesem na lawecie. Więc broczyno. Brak trakcji. Te napędy gdzieś się tam ślizgają i mają lżej. Niestety tutaj duża ilość kleju. Nagumowany tor. No i co? No wiedzą co robić, żeby ten sezon jeszcze mocniej przejeździ ci grubi. Witamy na Drag Race Lista. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję. O, naklejeczki. Drugi czas w historii polskiej ćwiartki, jeśli chodzi o drag RWDNA. O, super. Brawo. Dziękuję, na razie. Na razie, w sensie, no. Tam jeszcze chyba nie jechał ten biały samochód. On ma rekord tej klasy. Aha, super. Cieszę się, jestem mega zadowolony. Jak na debiut, to jest więcej niż się spodziewałem. Jakie emocje na polskim torze w Jaguarze? Lepsze niż na angielskim chyba. Szybciej się odkleja. Nie ma betonowej bandy po prawej stronie, jest łączka wykoszona ładnie. Nie, ale szybciej się odkleja, co? Czy nie? Szybciej się odkleja, dużo szybciej. Od razu się odkleja, chociaż drugi przejazd miałem procedurę tylko z 3000. A pierwszą miałem z 5. To w ogóle nie szło wystarczająco. Co na przyszłość planujesz? Chyba z 2,5. Będzie dobrze. Jak? Osłabimy go i będzie dobrze. Okej. Bardzo oblegane dzisiaj zawody. Zawodników około 60, może trochę więcej. Ale bardzo dużo kibiców. Impreza połączona z Show and Shine i mega fajnie się tak słyszy tutaj. Podsłuchuje, jak rozmawiają, oceniają, mówią, że fajnie. To jest bardzo przyjemne. I na koniec podsumowanie, jak skończyła się rywalizacja w każdej z klas. Na początek klasa Street, FWDNA,
Miejsce numer 3 zajmuje Mariusz, Honda Prelude. Miejsce numer 2, Karol Chrysler 200C. I miejsce numer 1, Dawid Golf 2. Serdeczne gratulacje dla Dawida. Dawid ustanawia rekord Polski, jeśli chodzi o klasę Street EWDNA. Brawo! Klasa EWD Turbo. Miejsce numer 3, Kamil Golf. Miejsce numer 2, Kamil Opel Vectra. Miejsce numer 1, Paweł Fiat Coupé. Klasa RWDNA. Miejsce numer 3, Konstantin Camaro. Miejsce numer 2, Klaudia w Mustangu. I miejsce numer 1, Mateusz Corvetta C6. Klasa Street RWD Turbo. Miejsce numer 3, Leszek Corvetta C7. Miejsce numer 2, Michał Dodge Charger. Miejsce numer 1, Mariusz 350Z. Street AWD. Miejsce numer 3, Norbert w Mercedesie E63. Miejsce drugie zajmuje Bartosz, również w Mercedesie E63. Miejsce numer 1, Irmantas Audi R8. Street Diesel. Na najniższym stopniu podium Patrycjusz w Ibizie. Miejsce numer 2, Tomasz BMW Z3. Miejsce numer 1, Tomasz w Porsche. Klasy motocyklowe. Klasa Moto 2. Miejsce numer 3, Dawid BMW S1000 RR. Miejsce numer 2, Przemysław na Kawasaki. I miejsce numer 1, Sławek Suzuki GSX R1000. Moto 3. Miejsce numer 3, Bernard Honda VFR. Miejsce numer 2, Ania na Suzuki. Miejsce numer 1, Piotr Kawasaki ZX12R. Klasa Moto Drag. Miejsce numer 3 zajmuje Adam na Hayabuzie. Miejsce numer 2, Paweł na Hayabuzie wolnossącej i ustanawia tego dnia rekord, jeśli chodzi o wszystko jeżdżące wolnossące w Polsce. Gratulacje. I na miejscu numer 1 Maverick Hayabusa Turbo. Maverick tego dnia ustanawia najszybszy przejazd motocyklowy na polskiej ziemi. Gratulacje. I na zakończenie klasy Drag. Drag EWDNA. Miejsce numer 1 Jakub w Civicu. Klasa Drag FWD Turbo. Miejsce numer 1 Piotr w Golfie 2. Klasa Drag RWD. Miejsce numer 3 Giedrius Fiat Topolino. Miejsce numer 2 Tomasz w Dodge'u. I miejsce numer 1 Morten w Chevrolecie. Klasa Drag AWD. Miejsce numer 3 Radosław Suzuki Swift. Miejsce numer 2 Franciszek w BMW. I miejsce numer 1 Bartek Golf 4. Bartek, jak kilku innych zawodników tego dnia, ustanawia swój rekord personalny, który na dzień dzisiejszy wynosi 9,6 i jest to trzeci najszybszy diesel w Polsce bez podziału na napędy. Serdeczne gratulacje, brawa dla wszystkich. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, stosowny komentarz, subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, Piona. Jak rekordowy przejazd? Jagiem? Tak. Wydaje mi się, że super. 8,6 coś. Od początku ładnie szedł, później trochę odpuściłem i momentalnie zacząłem dodawać, ładnie przykleił. Chyba 266 miałem na mecie. Tak, tak. Także super. Jeździć, obserwować. Jeździć, obserwować. To jest hasło. To będzie hasło chyba Red Turbo Channel. Za 7 tygodni może będzie lepiej. Co będzie za 7 tygodni? Tu chyba kolejna runda. Nie? A okej, okay, tak. Koniec lipca. 3 no. dni. Myślę, że do tego czasu się znowu trochę więcej nauczymy. To grilla przywieźć, to ja głodny nie będę chodził. Możemy jechać na cheeseburgera. Nie. Czyli ogólnie wszystko git. Tak. Zadowolony. No i bardzo, bardzo fajnie. Zadowolony, zmęczony, wracamy. W dobrych humorach. Zdecydowanie, nie? Dzięki. Hej. You scratch it on the ground? Enough to tell you that you are the first. Jak ja tu jestem, to coś znaczy, nie? Pan w jakiej sprawie? Ja pieniądze chciałem pożyczyć. Ja wiem, kto ma. Lamik. On z Anglii dużo funtów przywiózł. A to już musi połowę, on musi oddać. A ja rozmawiałem wczoraj z nim, on mówi, że może 5 dych mam, nie? Ja widziałem, ile on wygrał. No, kolega. Teraz ponoć na wszystkich z góry patrzy. 1-2. Rekord! 8.5. Yes. The camera can get this. Thank you. Yeah. Gratuluję. Dziękuję.